No cóż, bardzo się cieszymy z dzisiejszego zwycięstwa. Szalenie dla nas to jest ważne, bo przed całym meczem spotkały nas ogromne kłopoty, których się nie spodziewaliśmy, bo jeszcze wczoraj byłem zadowolony z tego, że nie mamy kontuzji i nawet to wyrażałem tutaj w wywiadzie udzielonym, a tu przed meczem okazało się, że do nieobecnych Kidricza i Stępnia w tym sezonie dołączyli jeszcze, mam nadzieję, że nie na długi czas, Piotrek Mroziński czy Szymon Jopek, ale też i Eryk Cikos. I to na pewno nam nie ułatwiło, ale chcę pochwalić bardzo zawodników. Brawo chłopaki za ten mecz dzisiaj, za tą determinację i przede wszystkim te zasady, które wdrażamy w nasze granie, tą solidność raz, ale też mądrość i stwarzanie takich pokładów dużej organizacji, dobrej organizacji, przepraszam, i korzystania z tego, bo to, że wyszliśmy dzisiaj w początkowej fazie wysoko, było zaplanowane, bardzo dobra realizacja i to nam przyniosło bramkę. Potem Górnik Łęczna miał momenty, w których przejmował trochę, szczególnie w drugiej połowie, kontrolę nad meczem, ale no to jest dobry zespół. To jest zespół, który ma swoje ambicje i cele, z bardzo dobrym trenerem i myślę, że to będzie czołówka tej ligi, kiedy tam też ustabilizują się pewne rzeczy kadrowe. Bardzo duża satysfakcja, bo wygraliśmy z dobrym zespołem i naprawdę taki podwójna radość, bo graliśmy przez pewien fragment meczu, dosyć duży, jednego mniej. Mam nadzieję, że Lucek wyciągnie wnioski, a zespół mu dzisiaj bardzo pomógł w tym, żeby to się skończyło z happy endem. Dziękuję bardzo. No niestety, chyba następnym razem ugryzę się potężnie w język, żeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca. Podkręcił bardzo mocno staw skokowy. I to też jest duża strata, bo zawodnik naprawdę w ostatnich tygodniach, miesiącach prezentował się z dnia na dzień coraz lepiej, był ważnym elementem naszej drużyny, znaczy członkiem naszej drużyny, przepraszam. I to mnie trochę martwi, to są te minusy, ale dzisiaj wygraliśmy mecz, cieszymy się. Od jutra bierzemy się do pracy nad tym przede wszystkim, żeby doprowadzić jak najszybciej tych zawodników do zdrowia, bo kadra jest nie za szeroka, co jest oczywiste. I pracujemy nad kolejnym rywalem, ale jeszcze raz powtórzę, dzisiaj się bardzo cieszymy. Gratulacje dla zawodników i robimy wszystko, żeby jak najszybciej pozbierać się i zdrowotnie i przygotować jak najlepiej do następnego meczu. Absolutnie. Jeszcze myślę, że w tym sezonie postaram się Państwa zaskoczyć, bo gro tych młodych zawodników robi postępy. Lucek był wypożyczony dwukrotnie do czwartoligowego klubu, gdzie strzelał, przypomnę, po 30 bramek, także to nie jest przypadek. Zapracował sobie solidnie ostatnim tygodniem, strzelając bramkę w sparingu, dając sygnał, że może być argumentem do gry w ataku, rywalizując z Emilem czy z Arturem. Ja uważam, że mimo jego dzisiaj tego błędu, no, takiego juniorskiego, bo nie powinien takim impetem atakować zawodnika i łapać drugiej żółtej kartki, ten debiut uważam za udany, bo chyba to też było zaskoczenie dla wszystkich dzisiaj kibiców, że Lucek dostał szansę, ale ja zawsze to powtarzam i zawodnikom i osobom, z którymi pracuję, że trening jest podstawą do tego, kto wychodzi na mecz i zamykając temat Lucka zapracował sobie i dlatego wyszedł dzisiaj, a koledzy z drużyny mu bardzo pomogli, żeby w tej pierwszej lidze zafunkcjonował. Powiem szczerze, że Górnik napierał. To jest, tak jak mówię, zespół, który ta jakość i doświadczenie jest oczywiste, więc ja zdawałem sobie sprawę, że będziemy przeżywać ciężkie chwile, dlatego takie zmiany też dokonałem, żeby
wejście Michała Czarnego, to też nie było przypadkowe, to też nie był przypadkowy ruch, bo wiedzieliśmy, co nam może grozić przy stałych fragmentach, przy tej przewadze i dośrodkowaniach z bocznych sektorów. Ale chwała chłopakom, bo tak naprawdę taki, może poza jedną czy dwoma sytuacjami takiej wielkiej jakiejś przewagi z tego posiadania jednego zawodnika na boisku nie było. Oczywiście Łęczna wtedy zdominowała całkowicie mecz, ale myśmy sobie poradzili i na tym się dzisiaj skupiamy, że słowa uznania za charakter, za jedność, za to, co już wcześniej powiedziałem, tą determinację i za mądrość w wielu, wielu momentach dzisiejszego meczu. Tak, nowi zawodnicy, bo to tak samo Lucek jest nowym zawodnikiem, bo dołączył Klisiewicz, ale i Kevin Komar, i Michał Koi bezapelacyjnie, ale też Artur Siemaszko, ci, co do nas doszli, a bardzo liczę też na Kramarza czy Adise. Myślę, że są to nowi zawodnicy, którzy powoli będą dostawać szansę gry, ale i bardzo też mam taką nadzieję, że ci zawodnicy, którzy tu są i tworzą trzon zespołu, im w tym pomogą. Kevin, bardzo dobry występ na zero, to jest najważniejsze, jeżeli mi pan pytał konkretnie o Kevina, i bardzo się cieszę, bo no to jest też dla niego bardzo, bardzo istotna sprawa, żeby po takim właściwie, no można u siebie powiedzieć, debiucie w pierwszej lidze mieć to czyste konto bramkowe.